Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak, witam w drugim odcinku naszej kariery do FIFA 19. Kariera oczywiście Pogonią Szczecin. W tym materiale zaczniemy grać nasze pierwsze mecze w turnieju przedsezonowym. Także może bez żadnego przedłużania zaczynajmy. W międzyczasie nasi skauci będą nam szukać naszych tutaj informacji o naszych zawodnikach, których chcemy sobie kupić. A tutaj dam ci szansę zagrania, ale nie w tym meczu. Na razie chcę przetestować ten skład, a zagrałem sobie ten mecz. Podejrzewam, że to nie będzie nic wybitnego, ale a właśnie, sobie wyłączę komentarz, bo jeszcze przejmę sobie, pograłem chwilkę. Ja będę wyłączał ten komentarz, ponieważ akurat jeśli chodzi o typ kariery, to ta taka oprawa telewizyjna, czyli komentarz i tak dalej, to mi nie pasuje. Tak do normalnych meczów okej, ale do typu kariery, kurde, zgubiłem się, gdzie to jest. Ale tak do normalnych meczy to tak nie za bardzo. A tutaj jest, kurde, tu są ustawienia, ale tu gdzieś polazłem. Zawodowiec. Gdzie tu jest dźwięk? Komentarz. A jest na zero ustawiony. To dobrze. Bo tym składem mniej więcej będę wychodził na każdy mecz, ten taki ligowy, normalny, więc chciałbym ten skład najpierw przetestować. Więc tak, podstawowy, wyjazdowy. No, Dyrga jest trochę podobny. Tutaj widzimy go po lewej stronie. Tak to się prezentuje, jeszcze trochę jestem zakatarzony. Mam nadzieję, że wam to aż tak bardzo nie będzie przeszkadzało. Ustawienia gry. A, taka piłka, no dobra. A no, widzę, że tak jest domyślna. Nie wiem, co to za klub. Z jakiego to kraju. Ale cóż, to dobra. Rozpoczynamy pierwszy mecz. Ja sobie tutaj już siednę, bo sobie tak chodzę, bo jakoś mi się lepiej mówi, jak chodzę. O, bramkarz, wyzwanie. No, to będzie dobrze. To będzie dobre, słuchajcie. Nie wiem, jak o tej bramkarze nie ogarniam tak do końca. Chyba rozpoczynamy grę, bo tam takie ćwiczenia treningowe to tam takie tam. W ogóle przyznam, że przerobiłem niespodziankę, odpalając sobie ekstra klasę jeszcze przed zaganiem, przed odpaliętym kariery. A mianowicie. Spieprzyłem. A mianowicie. Mają kibice szaliki, co w poprzednich częściach FIFA nie było obecne. Dobra, tutaj Spas Delew otrzymał świetne podanie. Czy tam nie było faulu? Bo tak we mnie wbiegł trochę perfidnie. No ale sędzia uznał, że nie było, więc... O, proszę, jaki wściekły Wojakowski. Nie wiem w sumie dlaczego, ale... dobra, podamy sobie tutaj do pana Drygasa, bo jest akurat wystawiony. Oj, oj, oj. Złe przejęcie. Panowie, wracamy, wracamy. Tylko, że nie wszystkimi obrońcami naraz, bo to się może źle skończyć. Bo zostawiam jakąś lukę jeszcze. O, takie podania to ja szanuję. Już tam wychodzi. Ajajaj, gdybym się nie zablokował na tym panu z numerem 3, to może byłoby coś z tego jeszcze więcej. Zawodowy to jest taki, moi drodzy. Zawsze grałem na początku na początkującym przez większość czasu, ale z czasem zabawa zabyła się zbyt łatwa. Większość meczy wygrywałem to bez większego wysiłku. Aha, ja tutaj... No, panie Załuska, co pan tutaj... A dobra, jest. Dobrze, nie przejmij tej piłki. Znaczy, żeby tamten nie przejął. Ajajaj. Broń z gobro... broń... O! Kurde, no! Jego nie wyszło, ale moja musiała wyjść. Co za chamstwo. No trudno. No rzucaj. Ta, dziękuję. O kurde. Już myślałem, że przejmę. Dobra. Jeszcze jest walka tutaj, Kożul. Nie wyszło? Myślałem, że wyszło takie jakoś, się coś tak ustawiali dziwnie. Wybijcie tą piłkę wreszcie, ludzie. Dobra, byle tak na chama teraz, żeby od naszego pola karnego ich oddalić. Tam wróć pan Front już tak wyjdzie do pomocy. A tak.
Dobra, tutaj by ci nasi obrońcy tak daleko nie wyłazili, to byłoby przyjemnie. Bo to... To byłoby przyjemne. Znaczy, bo ja zakończyłem. Gra na zawodowcu, ponieważ tutaj, jak widać, takie przebicie się nie jest zbyt proste. Ale także... trzeba jednak troszeczkę się już lepiej bronić, bo tutaj jeden błąd może nas naprawdę drogo kosztować. Beniamina, sam na sam, słupek, jeszcze dobitka, o. Co za chamstwo. No i trochę miejscami tam zostawili, no nie powiem, że jestem zawiedziony ich obroną. Jak mówiłem, ciężko się przebić już, a więc to nie jest takie wcale łatwe strzelić przeciwnikowi bramkę. Znaczy troszeczkę trudniej, wiadomo, że jak ktoś gra cały czas w takim poziomie, gdzie co chwilę praktycznie miał sytuację podbramkową, no to... A jednocześnie trzeba już troszeczkę spinać pośladki, że teraz wiem, że już mam zagrożenie, że nie tak, że tam pewnie nie trafi i tak. Tylko już trzeba się spiąć. Do pana Dwaliego podamy. Pan nie psuj. Odegraj. Pan Drygas tutaj. Kurde, myślałem, że to tam jeszcze dojdzie, ale nie doszło. Dobrze mi idą przejęcia. Dobra, już tutaj już mi trochę gorzej poszło tutaj. Dobrze, ślisk, ślisk. Ja podanie górą tak na hama, żeby tylko wybić tą piłkę. No pan Menardy się trochę uspokoił. Za bardzo tutaj ich wpuszczam pod swoje pole karne. Ale dobra, op. A pan załuska tutaj bez większych problemów. Panie tutaj, proszę odejść do pana Fojuta, podamy... No dobra, ale też możemy podać nawet jeszcze... To jeszcze nawet będzie chyba lepsze rozwiązanie. Tutaj mogę tą piłkę puścić już prosto. Padle, teraz może mi się uda! Do pana Majewskiego. No niestety strata, bo już naciskałem do środkowania, ale no niestety. Byłem dosyć dobrze kryty, więc obawiam się, że też raczej nic by z tego nie wyszło. Że piłką dostałby obrońca, a nie... Ta łuska! O, już się bałem, kurde, że będzie bramka, no. Gwizdy z trybun w sumie i słusznie, bo faktycznie za bardzo moich przeciwników puszczam w swoje pole karne. To jest nowy widok właśnie FIFA 19, co mam w tym 18? Trzeba się oczywiście przestawić, chociaż teraz po prostu DBS podanie w świecie nie tylko komputerowym, ale w świecie FIFA, ale również w całej piłki nożnej. Tutaj go dygłem, ale pan sędzia uznał, że nie było faulu, w sumie słusznie, bo to było wszystko przypadkowo i niechcący. Gdybym ja trafił tam, to by mi się o wiele lżej grało teraz. O, pan załuska w formie, widzę. Aż widzicie, po co tego tu nie... Znaczy, trochę te mecze przesymuluje, wiecie, że to nie będzie tak, że będę wszystko grał. A górą, żeby trochę jednak oddali zagrożenie od mojej bramki. Może pan Drygas przejmie? Przejął, leci dalej. O, co, spalony był? No nie powiedziałbym, no kłóciłbym się z... A nie, faul był. Aha, no teraz będzie dobrze, bo ja nie miałem rzutów wolnych wykonywać. Znaczy umiem, ale nie w bramkę, o tak, żeby tak powiedzieć. No pan Noeski niepodobny, no ale... Już pan Derew jest najbardziej podobny. Dobra, dziękuję, wypierdzielę. Kogoś byśmy tu wezwali, drugiego zawodnika. Podamy panu Nunesowi. Spróbujmy strzelić. Kurde, w mur. No niestety. A jak pan sędzia mógł w sumie grać wtedy, bo żeby miał o wiele czystszą sytuację. Chyba tutaj tak nie za bardzo wybiegajmy tym obrońcom, bo się zesramy. O właśnie, jak w tej chwili. Ale dobrze, na razie idzie mi wybijanie tej piłki. No nie wyszło poza linię, poważnie? No kłóciłbym się z panem tutaj. Nie, o Jezu. No dobra, trzeba byłoby wejść w jakąś bamkę w końcu strzelić, bo to tak aż niefajnie jest, co tu się tu dzieje. Wszyscy się za niedługo przełączą na inny kanał i oglądać klany i inne tego typu dziwne rzeczy. A my tu chcemy pokazać ciekawy futbol. Dobra, gonimy tutaj, wybija, o ale piękny wybił. Gdyby tak pogoń w rzeczywistości wybijała, to byłoby coś pięknego.
O, panie kochany, co pan tutaj zrobił? Przejdźmy sobie w ten sposób. Podamy prostopadle. Ajajajajaj. Ale będzie rzut rożny, nie jest najgorzej. Dumajewski chyba strzelał? Czy Hołot? Nie, Hołoty nie ma na boisku. Dumajewski w takim razie. Ale dobrze bramkarz, bo zawsze ci bramkarze w FIFA to pozostawiali do życzenia, ale tutaj widzimy, że już jest wszystko dobrze. Ricardo Nunes za chwilę wybije nam piłkę z narożnika boiska. Znaczy ja nie staram się komentować meczu, dlatego tak wiecie, bez żadnych gra. Komentuję to, co się dzieje! Ajajaj, jeszcze dobi! Ajajaj. No trudno. Tutaj jakoś tak rozegramy to, może tak? No nie na Hama. No właśnie. O, ajajaj, żeśmy się zderzyli. Kto będzie miał? My. No też tak, myślałem, że to raczej my będziemy, chociaż tak w ostatniej chwili zwątpiłem. Ale go przykrył dobrze. No zobaczcie, to nie przełączy się na tego pana tutaj. No nie ma szansy, żeby to się przełączyło. Dośrodkowanie po ziemi. Ach. No nie, no teraz to se nie strzelaj. Aj dobrze. Mamy dobry fragment gry. Nie są blisko mojej bramki. Pan Załuska też się tam dobrze spisuje. Znaczy wiecie, no zawsze możemy zrobić tak, że tych bramkarzy, że tak powiem, puszczać rotacyjnie. Kogo ja mam na ławce? Tak, muszę sobie zejknąć chwil. Przepraszam, trochę mi się odbija. Kogo tutaj mamy na ławce? Pana Żyro mam, możemy potem go wpuścić. Pana Podstawskiego możemy wpuścić na przykład. No i ogólnie tak to się wszystko prezentuje. Oczywiście tutaj ze mną pojechała cała kadra. Znaczy komentuję, znaczy, bo trochę podejrzewam, że trochę nie wracając do tematu komentarzy, tak komentuję ogólnie tą całą grę. Tak te mecze będę takim czasem, w którym ja sobie tutaj będę kopał gałeczkę, wy tam będziecie sobie mnie słuchać, ja tam coś będę mówił, wiecie, coś takiego, taka luźny taki temat, żeby coś tam było w tle i żeby tutaj nie było, że ja tylko symuluję wszystkie mecze, bo to tak nie jest. Kurde, teraz podwójnie jest test, bo jak coś słabo zrobię, to wstyd, bo wy to potem obejrzycie. Albo niektórzy może nie obejrzą, bo stwierdzą, że mnie nie lubią mnie oglądać. Do podaj mu! Strzał! Jest! Sufian Benjamina, proszę państwa. Idziemy tutaj się jeszcze z naszymi rajwowymi, bo wreszcie wpadło. Szkoda tylko, że Pogę ma kurde tylko dwa stroje w FIFA, bo jest to Sima 3, chociaż tego trzeciego jeszcze Alianzu nie mieli na sobie w oficjalnym meczu. Znaczy, nagrywam to jeszcze przed Pucharem Polski, który grali w środę 26. A te szary tak coś tam mówili między sobą, że będą właśnie głównie na Puchar Polski. Ładnie wpadło. Tam jeszcze prawie, aby podwójny słupek zaliczyło. Ale ładne strzały. Sobie grałem w przerwie jeszcze Champions League, takie fajne nożycze zrobiłem Hołotą, także no nie jest źle. Pan menadżer się cieszy, Wojakowski, na też się cieszę razem z nim. Rozdwoiłem się, jestem i tam na stadionie, i tutaj z wami. Także nie jest tak gorzej. Dobra, wracaj pan. Gdzie jest prawy obrońca w ogóle w tej sytuacji? Się zapytuję, wrócił już, dobra. Dojdzie to po co padłe? Nie dojdzie, kurde. Już tam się pokazywał. Dobrze, wybijamy. Już lecimy z kontrą do Benjaminy. Ten do Delewa. Delew, spas Delew. Nie odda strzału. Jeszcze będziemy mieć rzut z autu pod polem karnym, także nie ma lipy. Tu i podbiegają, nie wiem komu podać. Temu tutaj podam, bo jest blisko pola karnego. Znaczy w sumie nawet w polu karnym. A ten się tam potknął. No ajajaj. Aj dobrze, żeby na aut niż żeby nam akcję jakąś robili. Zrobię sobie jakieś zmiany w pierwszej znaczy w przerwie. Aha, wyszło. Co? Czemu ich to niby? No ale dobra, już nie. Tak, sędzia uznał niestety. W FIFA nie można się kłócić z sędzią. Dobra, ale chyba już prawie obońca był w tej sytuacji. Pan Załuska ładnie wybronił. Nie no, bramkarza na razie nie zmieniam, bo dobrze gra. Więc tak.
Były zmiany. Za pana Kożula wejdzie sobie pan Podstawski. A za pana Delewa... Albo nie, to sobie zostawię na później. Za pana Niepsuja wejdzie pan Stec. O tak. Teraz możemy działać. Baj, tam podanie na skrzydło. Dojdzie obrońca, a nie dojdzie do tego obrońca. Kurde, tak mnie zmieniły ten lot piłki. Dobrze, już tutaj musimy ruszyć z kontrą. Tego pana sobie jakoś tutaj może uda mi się ograć. Uff, a jeszcze tak piłka nasza, także nie ma tragedii. Strzelaj! Może uda mi się podać jeszcze. Ajajaj. Była już tam do pana Beniaminy piłka poszła, ale no niestety. Za duże zamieszanie w polu karnym. Wybijamy. Pan Drygas tutaj akcję skrzydłem rozpoczyna. Drybluje. Podał jeszcze do pana Beniaminy. A, spalony. No, czy tu był taki jakiś spalony? No, fo. No, sio, ho. No, ale był. No, to nie ma się co kłócić z panem sędzią. Chociaż to, co się kurde dzieje na prawdziwych meczach do tego sędziego, to ludzkie pojęcie przechodzi, naprawdę mówię wam. Ale wy pewnie wiecie, jak ktoś tutaj jest, to podejrzewam, że interesujecie piłką. Więc, a może nie tylko, ale na pewno w FIFA nie gają przypadkowe osoby. Chyba coś jednak mieć jakieś pojęcie na temat piłki, żeby w FIFA grać. No, panie Majewski tutaj. Bo na razie nie majnujmy tutaj obrońców, że tak powiem. No bo potrzeba się dojść dzisiaj do takiej sytuacji i zrobimy pod siebie. O, ale pan Załuska, klasa pan Załuska, kurde. Jak zwykle ratuje pogoń przed utratą bramki. Co, że to w rzeczywistości wielokrotnie też czynił. Mają panowie zmianie. Ja też sobie zmienię pana Delewa. Kurde, Majewski jest trochę zmęczony. Ale pan Żyro też się z tego, co się orientuje, też może grać na środku. No, może być napastnikiem, ale... Fuh. Ale nie, weźmy sobie pana Delewa. Tutaj pan Żyro sobie wejdzie. I zobaczmy, jak to będzie wszystko ze sobą grało. Bo jak w tym turnieju przed sezonem staram się robić tak realistyczne, to znaczy, że sprawdzam wszystkich zawodników, pomimo tego, że wiadomo, liczy się tylko mój osobisty skill. Ale tak zawsze staram się, wiecie, rzeczywistości, znaczy tak jak w rzeczywistości, że sprawdzam wszystkich zawodników, różne ustawienia i tego typu rzeczy. Już chyba nie ma zmian, chociaż ostatnio zmienili przepisy, że można 4 zmiany robić. A nie wiem, jak to w 19 wygląda, ale tutaj pan Beniamina już szło po stopadę podanie, bo tam mi się pan pokazywał, pan Frączczak. Dobrze, lecimy, nie śpimy. Pan Stec? Czy nie pan Stec? Chyba pan Stec tutaj działał, tak. A jeszcze moja piłka jest z autu, no to bardzo przyjemnie. Mam do kogo podać, więc nie ma pan tutaj Żyro. Podanie tutaj lekkie na dobieg. Pan Podstawski już leci tutaj z piłką. No, mocne, prostopadłe podanie do pana Beniaminy. Niestety kończy się utratą piłki. To co było nieuniknione. No, ale nie, ale dobra. Uspokój mi trochę grę. No, jak widziałem, że wyjdzie, ale i tak. Trzeba starać się zawsze tą piłkę jednak wybijać dla auta, a zwłaszcza kiedy przeciwnik już jest na mocnym raszu, że tak powiem, na naszą bramkę, bo... Czemu się cofną, jak ta piłka leciała? Właśnie czasami są takie zachowania w FIFA, których ja nie potrafię za Chiny ludowe zrozumieć. Ale już pan Damka se do tego powinien dojść. A no nie dojdzie, bo mu się nie chce. No to i tak nasza piłka będzie, bo... Bo ja moi przeciwnicy wybili, a weźmy teraz takie górne podbicie, żeby nie narażać się na jakąś stratę. No i tak się naraziłem, ale... Ja w ogóle, zobaczcie, że ja rzadko gram górą właśnie, bo to ciągle tracę piłkę, jak gram górą. A co jakiś czas zagram górą. Więc to nie jest tak, że ja nigdy nie gram górą. Oj, pan Załuska dzisiaj w formie ewidentnie. No dobrze, do prawej strony pan jest niekryty. Albo tutaj.
troszkę, kurde, nie wiem jeszcze jak te podania robić w FIFA. Powiem na to, że już nie gram tak krótko wcale, to co mam powiedzieć, żeby te podanie poszły w tę scenę, którą chcę. Tutaj pan barkiem odbił, dosyć... O! Ale panowie, no odbijcie tą piłkę wreszcie. Po co padę po... No, znowu nie w tą scenę, co chciałem, to podanie poszło, ale... Dobra, już lecimy do obrony. Nie no, pan Załuska dzisiaj wrednie, kurde, mecz życia rozgrywa. Nie, jeszcze raz do prawej strony, teraz tym razem wszystko zadziałało tak jak należy. Nie. Kurde. Dobrze, ale jeszcze... Nie, Załuska. Aj. No, moja wina tutaj, moja wina. Czy ja mogę jeszcze zmianę robić? Muszę sprawdzić. Też w FIFA chyba jeszcze są cały czas 3. A zabawmy się z nimi, bo... Ej, panie. Proszę tutaj pan Beniamina... ładnie tutaj. Nie, no pana Majewskiego trzeba chyba zmienić, tylko to już chyba za późno, bo wszystkie zmiany są wykorzystane. Tym bardziej, no za bardzo nie mam na kogo, kurde, zmienić. Chyba, że na pana Guaroceny. A, jeszcze mo... A, nie, dobra, to jest przecyzlamy, to można nieskończenie wiele zmian robić, dobra. I za pana Beniaminę wejdzie Buksa. No i dobra. I to wypoczęta druga linia to jest rzecz dosyć istotna. Trochę cud, że udało mi się to prowadzenie utrzymać, bo... Aż tak... Dobra, trzeba teraz przerwać mecz, bo zmiany trzeba robić. Oj, już się bałem, że to wleci. Ale dobrze, nawet chyba rożnego nie mamy. Zaraz zobaczymy, czy był tutaj rzut rożny w tej sytuacji. Nie, nie było. Bardzo dobrze, że pan Załuska jednak nie sięgnął tej piłki, bo byłoby... Pan Wojakowski wpuszcza dwóch nowych zawodników. W sumie obrońca podbiega, to chodzi... Szkoda, że się mogę obracać, jak to było w FIFA-ch poprzednich, ale... Frontczak tutaj do pana Buksy. Buksa? Ajajaj. No nie jest źle, powiem wam. Nie jest źle. Ale ta bramka moja była ładna, to trzeba mi przyznać. No, takie strzały to... A spróbujmy sobie... tak, zmienić jeszcze bramkarza, żeby było, żeby wszyscy sobie pograli. Załuskamy życia, ale... Jednak sprawdźmy wszystkich zawodników. No kurde, weź pan mnie tutaj wreszcie. Boję się, jak mnie Załuska, to z kolei przegram, ale dobra już. No, dobrze, że ja tę ślistą chciałem wykonać. Bo jest pan Budziłek, trochę niepodobny, a to przy okazji jeszcze sobie zrobimy taką zmianę, że za pana Nunesa wejdzie pan Matynia. No i to będzie ostatnia w ogóle zmiana, jaką wykonam, bo... Chyba już pomińmy te wszystkie rzeczy, te ceregiele, bo... Dobra, pan Guaroceny tutaj coś spróbuje zrobić. Udało mu się przebić. Tam już Buksa leci. Ty! Proszę mnie tutaj, ty jak faulują to straszliwie. Strzelaj Frontczak, kurde. Ten gol już bym mógł uspokoić trochę grę, bo na pewno bym... Bo to jest taka presja, że mogę to w każdej chwili przegrać. Ej, no co to ma być? No co? Nie!
Nie wiem, co tu się stało właśnie przed chwilą, ale to na pewno nie miało tak wyglądać, na pewno. Będę musiał w szatni z moimi piłkarzami porozmawiać i to na pewno nie będzie przyjemna rozmowa. No co to za podanie było beznadziejne. Dobra, jeszcze mamy szansę, także nie. Buksa! O, już mi się to wpadnie. Gdyby przegrać ten mecz, to strasznie wstyd by był, bo ja nawet nie wiem, z kim ja gram, czy z jakim krajem gram. Także to straszny wstyd byłby. Chodź tak poszedź! Kurde no. A to nie było faulu, kurde, na pewno? Dajcie wywieźcie VAR w tej FIFA, a nie. Do kogo mam podać? No i co, no to co to mało być? No podawaj tam, nie gadaj. Zapieprzamy, panowie, zapieprzamy, nie ma co. No takie podania to nie mają szansy dojścia. Dobrze, już jedź. No nie, no kurde. To tutaj będzie różnego? To mi się nie odbiło od niego? Aha. Byłby trochę się zmienił ten tor lotu tej piłki. Tak mam dziwne, takie miałem wrażenie, ale dobra. No co to miało być? No pan bramkarz tutaj na posterunku. A koniec, gwizdka nie słyszałem. Kurde, no będę musiał tam męską rozmowę w szatni z panami przeprowadzić. Bo to, co tam się odwaliło, to ja nawet nie wiem, co się tam odwaliło, że ja sam jestem w szoku, co się tam stało jako gracz. Ale ten gol, a no to nie był jeszcze ten gol. Ale dobra, dobra. Tutaj pewnie... O, oferta transferu, pan Rudol. Kurde, no niby... Pokażcie mi szczegóły tej oferty. Ponegocjujmy. Może uda się na przykład 600 tysięcy co najmniej wynegocjować. Tak, tutaj sobie zmniejszmy na przykład do 200. I złożymy ofertę. No i zgodzili się także gitara. Ty mam trochę za dużo tych środkowych obrońców, bo jeszcze w rzeczywistości to wygląda inaczej, bo jeszcze Fouch jest kontuzjowany, więc nie gra. Dobra. Ten mecz sobie przesymuluję. Bo jestem ciekawy, co tam z tymi transferami naszymi. Oho, pan Majewski tutaj widzę jakieś protesty. Dobre, to z nimi... Tak, a niech wejdzie sobie Buksa teraz, pogra. Za Fronszczaka Guaroczena. Sztyk. Nie, teraz. Rolę to je, bo drugim kapitanem nie został Kożul, tylko Drygas. Rzuty każne, kto to by strzelał tutaj. A Drygas. I za pana Majewskiego w takim razie Podstawski. Proszę was bardzo.
I mam pomysła teraz takiego, że o tak. Tak tutaj. O taką linię obrony zrobimy. Całą wreszcie wymienimy sobie. Choć przesymuluję, jakby chcę, żeby oni grali jednak. Żeby potem nie było, że o, ty nam nie daje grać, o jaki niedobry trener, no to teraz. Co ja zrobiłem? Tak, zapomniałem, za dobra. Nie, no w sumie może trochę te zmiany były zbyt takie, wiecie, zbyt szybkie. Giro. Albo nie, na razie zostawmy tak, jak jest. Patrzcie, że w ogóle się spotkałem, że zawodnik mówi mi w FIFA, że jest zbyt zmęczony, żeby grać. Zobaczymy tutaj, przesymulujmy sobie. O, Dryga strzelił. Ale Nunes jest kontuzjowany. Co mi się nie podoba zupełnie. Biurota, co tam Biszeta? O, no i widzicie, chwalą mnie. Przez dwa tygodnie go nie będzie, no to... No to poniekąd ta zmiana, którą chciałem wykonać, to taka nie była. Zaczęliśmy teraz dosyć ważnego zawodnika. Bo teraz sobie pozmieniamy tak, że pan Sterca nie psuje, za pana Fojuta wejdzie Walukiewicz, a za Dwalego wejdzie Malec, na bramkę pójdzie Budziłek. No bo niech ta linia niech tak zostanie jak była, ale do ataku Buksa. Bo oni, bo teraz wiem, bo oni jakby na podstawie tego wiedzą, czy będą grać, czy nie. I przesumujmy sobie wszystkie mecze fazy grupowej, jeszcze chyba jeden bodajże został. Bo szkoda trafić, dobra, tam on pewnie chce grać. Co tu tutaj, aha, we mnie, a dobra zresztą. Aha, no dobra. Także bye bye. Ja się teraz tu symuluję, ponieważ... O, ale coś tam w górę poszło. Dobra, tutaj także na razie kadry, nie? Chyba sprzedaliśmy. Nunesa nie sprzedam, bo jest zbyt ważny. A, no to mamy już kilka pieniążków uzbieranych. Dlatego przesumowałem, żeby nie tracić też czasu. Po prostu tych, których chcę sprowadzić, żeby po prostu ich zakupił sobie. A, widzę, że tu wszystko jest już w najlepszym porządku. Zobaczymy, ile tutaj. Wartość 750. A, mam wszystkie najście życiem przecież, to faktycznie, to co to tam. Teraz tak, gdzie to było? Transfery. No to poznajemy kupno. Zobaczymy, czy się zgodzą na taki układ. Mam o, 3 miliony aż mi urosło. No, to dobrze nawet. Zaoferuj kwotę za piłkarza, a dajmy mu 800 tysięcy. Zobaczymy, co na to powie pan z Piasta Gliwice. Zawsze mi się podobał jego występ. Ogólnie wszystkie jego występy mi się podobają, ale te w Szczecinie, które on po prostu robi, to nie są na naszą... co? No popierdzieliło. Bardzo mi się podobają. Zawsze kurde w Szczecinie strzela bramkę. Więc dlatego sobie tutaj kupimy. Kurde, no panie kochany, żeś mnie tu pan... Dobra, niech będzie, zmierzmy kwotę, bo ta kwota to jest taka, wiecie, za 950 mogę dać, panie. Albo nie, 800 dam, żeby tak za bardzo nie tracić i procent od sprzedaży dam 15 w takiej sytuacji. I co pan na to? A w sumie mogę się zgodzić, bo mamy duchę pieniążków za ten turniej.
No i w sumie czemu nie? No jak już są tacy twardzi, to niech będą. No ale pan Cedar trochę tutaj za bardzo poszalał. Pan menadżer z Piasta, no to tutaj tak będzie trochę nie ten tege. No też może być jako napastnik. A to już sobie wynegocujmy kontrakt z nim, bo... Co by tak myślałem, że w tej FIFA tak dla razy mu na przykład kilka dni odczekiwać zawsze z tym. Ale tak wszystko zawsze od razu tutaj. No nawet podobny, możemy uznać, że podobny jest. No a będzie ważny, no jak chce być ważny, to będzie ważny. A ta muzyka mnie tu... Ile on ma? 23 lata. Pff. 5 lat? Czy mu to będzie odpowiadać? Zobaczymy. Dwa lata powiadasz, ale to... Dobra, pójdźmy na kompromis, dam ci 3 lata. 3 ci dam. Zobaczymy. No i gitara. Chyba tam przejdźmy teraz tam takie pierdółki. Chyba nie będzie klauzuli odstępnego. Tu miał 2000. Mamy dużo kajsu, więc możemy dać mu 3000. A co? Zastosuj. Premia powiedzmy 30 tysięcy. Zobaczymy, czy mu to odpowiada. O, ale bez tej jedynki na końcu, no bez przesady. Czy mu to odpowiada? No i gitara, zobaczcie. Widzicie, jaka tu umiem dbać o moich zawodników. Dobra, teraz skupmy się, moi drodzy. Ale to już może w następnym odcinku się tym zajmiemy. A mamy tym przedłużaniem kontraktów zawodnikom, którzy... tu mi się kończy już kontrakt. Jeszcze może panu Walencji, jak mi się uda. Pan tu nie ma formy, widzę. Pan Malec też nie ma formy. Pan Walencja 13. Zmienimy mu numer. Jaki by mu tu dać? To miał 17. A nie, miał 16, bo ta 13 to bardziej dla napastnika jakiegoś będzie. Także może w tym odcinku byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Wchodźcie na kanał Kolejowy na Instagrama. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.